Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was do wspólnego przygotowania przepysznych skrzydełek z kurczaka po koreańsku. Jak zwykle wszystkie składniki mam już przygotowane. Zajrzyjcie do opisu filmu, gdzie będziecie mieli podane wszystkie proporcje. A teraz już nie przedłużam i zapraszam Was do wspólnego gotowania. Na początek zrobimy sos. Wcześniej sobie tutaj już do tej miareczki nalałam około 60 ml wody. Dodam tak 1/3 łyżki takiego bulionu drobiowego w proszku, 1 łyżkę cukru, 1 łyżkę mirinu, 2 łyżki sosu sojowego, tu mam też 2 łyżki gochugaru. Oczywiście nie może zabraknąć oleju sezamowego. Dodam bezpośrednio z butelki 1 łyżeczkę. Dodam też 1 łyżkę syropu ryżowego. No i tutaj taki kluczowy składnik gochujang. Taką, można powiedzieć, piastą łychę. I teraz muszę to wszystko dokładnie przemieszać, żeby się rozpuścił cukier. Sos już jest gotowy. Będzie teraz odpoczywał i czekał na swoją kolej, a my zabierzemy się za skrzydełka. Tutaj w misce mam już przygotowane skrzydełka, 700 g skrzydełek z kurczaka. Ten płyn, który teraz tutaj widzicie, to jest takie koreańskie wino do gotowania. Ja mam takich sporych rozmiarów baniaczek. Dzięki temu dodatkowi te skrzydełka będą takie bardziej soczyste. Ja zaraz tutaj pozbędę się tego wina. Wino już odlałam i zanim przyprawię solą i pieprzem, to jeszcze tak troszeczkę wysuszę przy pomocy ręcznika papierowego. I przyprawiamy świeżo zmielonym czarnym pieprzem i solą. Możecie sobie ponacinać skrzydełka, żeby właśnie to wino tam się jeszcze swobodniej przedostało. Zostawię na 10 minut. Tutaj w misce mam przygotowaną skrobię kukurydzianą. Możecie też użyć skrobi ziemniaczanej, to w zależności co będziecie mieli łatwiej dostępne. I teraz muszę skrzydełka po jednej sztuce tutaj obtaczać właśnie w skrobi i otrząsnąć. I oczywiście muszę to zrobić z każdą sztuką. No i teraz musimy usmażyć skrzydełka. Ja dodaję na patelnię olej arachidowy. Tak około 3 łyżek. Poczekam, aż się porządnie rozgrzeje. Sprawdzimy jednym skrzydełkiem. Można kłaść. Myślę, że nie zmieszczą mi się w całości tutaj przy jednym obsmażaniu. Będziemy smażyć około 10 minut, aż skrzydełko nie nabiorą takiego ładnego, złotawego koloru. No, tak jak mówiłam, w dwóch partiach. Zaczynam już przewracać na drugą stronę,
żeby się nie za bardzo spiekły. Pierwszą partię mogę już ściągać. Zaraz uzupełnię olej i będziemy smażyć kolejne. Możemy dawać już drugą porcję. Możecie też skrzydełka opiekać na głębokim tłuszczu, jeżeli macie ochotę. Jeżeli smażycie taką metodą jak ja, to też warto, żeby podczas smażenia też pamiętać o tych bocznych tutaj elementach, żeby one też były dopieczone. I możemy już ściągać z patelni drugą porcję. Przyznam Wam się, że w międzyczasie już jedno skrzydełko pożarłam, bo mi tak tutaj ładnie pachniało. A przy okazji sprawdziłam, że rzeczywiście się zdążyły w tym czasie przepiec. Pościągam. Przeczyszczę trochę patelnię, bo zaraz będziemy robić sosik. I na tą samą patelnię dodam teraz czosnek, imbir i taką jaśniejszą część zielonej cebulki. Nie żałujemy tych składników. Ja mam tutaj takie 4 bardzo duże ząbki czosnku, ale naprawdę takie wielkie. 5 cm imbiru i sporą garść dymki. Niech się tutaj te składniki troszeczkę podgrzają przez minutę. Pachnie już naprawdę przepięknie. Połączenie właśnie cebulki, imbiru i czosnku to jest coś, co ja kocham. Jeśli nie lubicie któregoś z tych składników, to po prostu nie róbcie tego przepisu, bo po prostu nie ma sensu. I teraz już mogę wlać wcześniej przygotowany sos. Łączy przez minutę tutaj z cebulką, czosnkiem i imbirem i zaraz będziemy dodawać usmażone skrzydełka. Ten sos to jest prawdziwa bomba smakowa i aromatyczna. I teraz dodam skrzydełka. Dokładnie trzeba przemieszać, żeby każdy kawałek był pokryty sosem. To danie będzie Wam smakowało na pewno z ryżem, ale to, że sobie zrobicie skrzydełka po prostu tak same do obgryzania, tak obgryzania, ponieważ skrzydełka najlepiej smakują, jak się je samymi dłońmi. Także przyszykujcie się, że troszkę się dzisiaj ubrudzicie. Zostawię na jakieś 30 sekund. Przyda nam się sezam. No, powiem Wam, że dosyć sporo tego sezamu. Najlepiej sobie dodać, on taki fajnie będzie chrupał, a jeszcze dodatkowo doda takiego fajnego orzechowego smaku. No i ja bym nie była sobą, gdybym nie dodała jeszcze więcej dymki. Zaraz przyłożę na taki talerz, na którym stawię na stole. Jeszcze przed podaniem troszeczkę sezamu. Dziś mam taki ryż. To jest połączenie białego, brązowego i czarnego ryżu. Będzie pycha. A tu są te pyszności, dzięki którym zaraz będziemy bardzo zadowoleni i mieli bardzo brudne ręce, więc już nie przedłużam, bo wszyscy jesteśmy głodni. Zapraszam do wypróbowania tego przepisu.
Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!